Cześć, dzisiaj was najpierw przeproszę, a potem uturbię to album. Chciałem was serdecznie przeprosić za moje kłamstwa, które wypowiedziałem w pierwszym odcinku. Nie wiem, co ja sobie myślałem, ale będziecie mi musieli wybaczyć. Kłamstwa takie jak... Tak więc, jak chcecie, to można kupić jeszcze większy, co uczynię w przyszłym miesiącu. A chwilę potem... Więc morał z tego taki, że potrzebne nam większe turbo. No i... Zobaczymy za miesiąc, no. Jak się okazuje, nie ma większego turbo. To było to kłamstwo. Po prostu nie da się kupić nic lepszego. Okazuje się, że E46 jest odporne na turbo i nic na to nie poradzę. Natomiast odporne na turbo nie jest to Audi. Więc dzisiaj zobaczymy, jakie są efekty. Najpierw posłuchajmy, jak brzmi ta padlina bez żadnego turbo. Wszyscy się zgodzimy, że brzmi jak gówno, więc czas dodać trochę mocy, tym mniejszym. To mniejsze nie działa. Czas na większe. Jak widzicie, większe działa jak działa. Jest już jakiś postęp. Spróbujmy dać jemu jeszcze jedną szansę i posłuchajmy, jak to brzmi w trakcie jazdy. Po testach na BMW, potem na Audi, mogę wam powiedzieć, że nadaje się to tylko do tego. Słuchajmy, jak brzmi ta padlina bez żadnego turbo. Ej! Bąk mnie zaatakował.